znamy masę mieszaniny węglanu i tlenku wapnia, wiemy tylko, ile wynosił ubytek mas. Węglan wapnia musiał się rozłożyć do stałego tlenku wapnia i gazowego CO2, który właśnie stanowi ten ubytek masy. Wyliczenie zawartości procentowej CaCO3 jest możliwe zarówno, kiedy sobie podstawimy, że cała mieszanina to na przykład 100x, jak również przyjąć możemy sobie odpowiednią masę tej mieszaniny początkowej, na przykład 100 gramów. To już jak Ci wygodniej. W przypadku 100 gramów mieszaniny 20,75 grama ubytku stanowi CO2. Oprócz tego po reakcji cała pozostała masa substancji stałych stanowi CaO. To dla nas oznacza tylko tyle, że CaCO3 przereagowało w całości i ta ilość, która przereagowała, przekłada się 1 do 1 na to, ile mieliśmy CaCO3 w początkowej mieszaninie. Jak 100 gramów CaCO3 nam zareaguje, no to wtedy byśmy mieli 44 gramy CO2 otrzymane. My natomiast tego CO2 otrzymaliśmy 20,75 grama. W takim razie pytanie brzmi, ile otrzymano CaCO3? Po przeliczeniu proporcji wychodzi, że ta masa to było około 47 gramów ze 100 gramów początkowej mieszaniny, czyli ta zawartość procentowa musiała wynosić 47%.